I witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, witam was w zerowym odcinku naszej nowej serii na modyfikacji Après Moi Le Deluge. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Nie znam francuskiego, więc przepraszam. Od razu może na szybko takie małe informacje parafialne. Seria Gwineum zostaje zawieszona. Na razie nie mam ochoty grać w Modern Day'a, nie mam zamiaru się zmuszać. O to głównie chodzi. Seria Tuvon będzie w niedzielę. Dzisiaj mamy piątek, macie odcinek informacyjny, dacie mi znać, co sądzicie o tej serii, a jutro w sobotę o godzinie 18.00 pojawi się pierwszy i debiutowy odcinek z tego moda. Mod mało przeze mnie ogrywany, praktycznie ja w niego nigdy nie grałem. Zamierzam sobie tutaj wybrać Polish Empire, Road to War oczywiście zaznaczone, czyli droga do wojny. I może wam troszeczkę o tym modzie opowiem i go wam pokażę. Ale na początku chciałbym sobie włączyć jakąś inną muzyczkę, na przykład Glen to Glen. Chciałbym wyłączyć to. O właśnie. Ponieważ główny soundtrack z gry został objęty prawami autorskimi, tam pisałem z twórcą tego moda i on mówił, że nie, ale wiecie, wolę być bardziej tutaj przezorny i jednak nie dać się złapać. Okej. Czyli mamy tak jakby taki scenariusz, co by się stało, gdyby Napoleon tam wygrał wojnę, prawda? Mamy rozpieprzoną Amerykę na Amerykę monarchistyczną. Federalist Party Monarchist. Mamy Amerykę tutaj też monarchistyczną i tutaj mamy ultranacjonalistyczną. Tutaj mamy Meksyk, taki troszeczkę większy, nacjonalistyczny. Socialist Republic of Quebec, czyli tutaj już dominuje komunizm. Tutaj dominuje demokracja. Królestwo Szwecji prodemokratyczne, Finlandia promonarchistyczna, Rosja monarchistyczna, moi drodzy, Empire of China tutaj. Nie mamy tych demokratów, ale wszystko się może zmienić. Tutaj na południu jest mega, tutaj ultranacjonalistyczny kraj. Heavenly Kingdom, rządzi nim Hang Dakai. Empire of Japan, monarchia. Wszystko się może zmienić, jeżeli o to chodzi. No i co tutaj jest? Brazylia, Argentyna. Albo monarcha, albo po prostu demokracja w tych krajach Ameryki Południowej. Włochy, jedyne co nam się kojarzy z podstawki, tutaj pan Mussolini, ultranacjonalistik. Tutaj mamy monarch oczywiście, to jest Napoleon IV. Tutaj król. Hiszpania też się waha, ale bardziej idzie w stronę monarchii. Portugalia to samo. Włochy zostały ultranacjonalistyczne. Na Bałkanach znowu mamy rozpierdziel i mamy tutaj Chorwację. No, chyba dobrze przytoczyłem, Kroacja to chyba Chorwacja. Serbię, Albanię troszeczkę większą niż zawsze, Grecję, Bułgarię, Turcję mamy monarchistyczną, Rumunia to samo, Bułgaria to samo, no i tutaj też mamy monarchę. Jesteśmy frakcja na świecie, albo może na początku o Niemczech. Niemcy są ultranacjonalistyczne z panem von Matzksenem. Tutaj jest pan Ernst Hallmann, czyli radikal komunista. I tutaj mamy monarchę Fryderyk II. Okej. Okay. Fryderyk, przepraszam. Fryderyk II, tak. Zobaczymy, kto wygra tą wojnę domową w Europie. Francuzi tutaj z reguły wspierają tą promonarchistyczną stronę przeciwko komuchom i ultranacjonalistom. Tutaj mamy też Pomorze. Pomorze jest marionetką Francji, jest we frakcji z Francją. Tak w ogóle prezentują się, moi drodzy, frakcje. Rosja jest bez... Tutaj jest Russian Bloc, czyli ma frakcję. Chinese Bloc, czyli holenderska. East Asian Sphere, czyli japońska frakcja, to jest oczywiście Francja. Commonwealth, no to wiadomo, Anglia. Tu jest Russian Bloc, czyli Rosjanie kontrolują Alaskę, moi drodzy. I najważniejsze, my przewodzimy frakcji Central Powers. My, Wielka Polska Katolicka, Józef Piłsudski na tronie, przewodzimy Central Powers razem z Magyar Empire i panem Hortim. Przewodzimy ultranacjonalistyczni przewodniczący państw? Nie, to jest złe powiedzenie. Prezydent? Też źle. Nazwijmy ich wodzami. Ultranacjonalistyczni wodzowie państw tutaj zawsze w sojuszu Polska-Węgry. I tak, ja bym tą serię chciał poprowadzić trochę inaczej niż zawsze, bo zawsze kończy się moja seria praktycznie schoja na czwartym odcinku, w którym mam podbity cały pół Europy i jestem po prostu imbą i blobem i niszczę praktycznie wszystko. Tutaj mamy bardzo ciekawe cele. Ja bym chciał pójść bardziej w stronę takiego czegoś, żeby odzyskać nasze prawowite ziemie, które ja uważam, że są prawowite, czyli Ukraina po prostu powinna być moja i Białoruś powinna być moja i kraje bałtyckie powinny być moje i Rosja powinna być moja. Nie, no oczywiście żartuję, ale na przykład zabralibyśmy parę tutaj terytoriów i utworzylibyśmy sobie marionetki z tych państw.
tutaj z tej Unii takiej komunistyczno-bałtyckiej też byśmy utworzyli marionetkę, dajmy na to, wzięlibyśmy pół Litwy i utworzyli marionetkę. Ja bym, żeby to była taka seria bardziej marionetkowa niż jakaś taka ekspansywna. Z Austrii byśmy zrobili to samo, na przykład wyzwolilibyśmy Czechy jako marionetkę, Słowację byśmy dali Węgrom, przepraszam bardzo, nie Węgrom, tylko Magiarom teraz i panu Hortiemu, okej. Okay. Coś, nad czymś takim się zastanawiam. Seria Tuwom będzie w niedzielę odcinek, jak na 100% do 18. W sobotę, czyli jutro, będzie odcinek z tego, czyli Polish Empire. Szkoda, że tutaj po prostu Empire to jest coś takiego jak Królestwo Imperium. Nie wiem, jak do końca to po prostu przetłumaczyć, ale ja bym to nazwał Polskim Imperium po prostu, tą serię. Polskie Imperium i tak dalej. Swoją drogą, będzie taki event jak Józef Piłsudski Passes Away, czyli odchodzi, i będziemy mieli do wyboru Sikorskiego albo Andersa. Ja chyba zdecyduję się na pana Andersa. Chciałbym, żeby ta partia ultranacjonalistyczna została tutaj przy władzy, tak jak Piłsudski by chciał. Chciałbym poprowadzić tą serię tak, żeby po prostu wycyckać całą Europę i wyjść naprawdę nad tym z głową. Wyjść naprawdę z głową. Kto wie, może zrobimy taką miniserię, że save'a z tego. Postaram się odwzorować terytoria na Modern Day'u. Wiecie, o co chodzi, w 2000 którymś roku bym sobie po prostu puścił i zrobiłbym taką mapę, z jaką się skończy, czyli na przykład, nie wiem, Brazylia z Argentyny, to będzie tutaj Wielka Brazylia i tak dalej. I może coś takiego bym zrobił, to by było naprawdę ciekawe. Moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy chcielibyście jutro czy chcielibyście jutro o godzinie 18 pierwszy odcinek z naszego polskiego imperium, tak to nazwijmy, marionetkowego? Dajcie mi znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Ja będę je bardzo dzisiaj skrupulatnie czytał. O 20.00 będzie Europa Universalis 4 Polską i my widzimy się już jutro o 15 na Wikingach. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Hejka!